Witam serdecznie w kolejnym Life is the Game unboxing. Dzisiaj będę miał przyjemność przedstawić, nie będzie to unboxing figurki czy gry. Jest sobotnie przedpołudnie, miło rozpoczęty dzień. Akurat przyszedł listonosz, paczuszka, prezent od narzeczonej. Chciałem się pochwalić wydaniem komiksowym, ekskluzywnym. Już dawno chciałem kupić, ale jakoś nie było okazji. Jeżeli ktoś kojarzy panów Rosińskiego i Van Hamme, może się domyślać, o co chodzi. Nie jest to kolejny Thorgal, nie jest to jakikolwiek inny komiks z tych nowszych panów. Oczywiście jest to Schninkiel, po prostu Schninkiel, nowe wydanie, wersja ekskluzywna, zafoliowana. Bardzo przyjemny dodatek do kolekcji. Właśnie teraz będziemy odpakowywali. Kocham, już dam radę, dziękuję. Zajebista sprawa. Już nie zafoliowany. Wydanie przepiękne. Oryginalna okładka. Znaczy koncept art oryginalnej okładki. Ale fajny dodatek. Jeżeli ktoś kojarzy, o czym jest Schninkiel, no to będzie wiedział, że to jest sprawy religijne, sprawy sprzed naszej ery, próba ekranizacji w formie rysunkowej projektu jakiegoś swojego mentalnego. Jak to mogło wyglądać przed naszą erą? Schninkiel jest naprawdę zajebistym komiksem. Jest to wersja czarno-biała. Oczywiście, jak wiemy, było też wznowienie w reedycji kolorowej. Ale jednak czarno-biały ma ten urok. Pamiętam, jak pierwszy komiks kupiłem w wieku, ja to miałem chyba 8 bądź 9 lat, skrzętnie próbowałem go ukryć przed rodzicami, no nie jedna sztuka poszła się jebać, no. Chyba z 5 komiksów Schninkiela wcześniej miałem. Ale naprawdę wydanie idealne. O, jakieś zabezpieczenie. A, to jest ten. Cudnie, ja cieszę się zajebiście. Dobra, ja w takim razie zapraszam na kolejne. A, jeszcze tutaj arty powinny być z tyłu. Jeszcze to chciałem pokazać. Dokładnie. Tak mniej więcej wyglądają okładki reedycji kolorowych. Z tego co pamiętam, to wydane zostało w 3 egzemplarzach. Ja w takim razie zapraszam na kolejne unboxingi. No to jest pan Grzegorz Rosiński. Właśnie, ja zapraszam na kolejne unboxingi i
Na razie.